Dzień dobry. Nazywam się Marcin Porwiś i tu wraz z kolegami Szymonem Mikuliczem i Marcelem Piszakiem przedstawiłem Państwu dzisiaj projekt Analiza czynników i zjawisk kształtujących akustykę jaskiń. Tak, dlaczego jaskinie? Jaskinie były w przeszłości ważnym miejscem dla ludzi, zwłaszcza w prehistorii, ale także w czasach historycznych organizowane były różne występy artystyczne, koncerty i przedstawienia teatralne w jaskiniach. Również dzisiaj się to praktykuje. Jednak jaskinie pod względem akustycznym są wciąż bardzo słabo zbadane, a my postanowiliśmy to zmienić. I tyle słowem wstępu i teraz przejdziemy do właściwych problemów. Pierwsza jaskinia, jaką odwiedziliśmy, to była właśnie jaskinia Bielska, która usytuowana jest w Tatrach Bielskich. Jest to jedyna udostępniona taka jaskinia w Tatrach Wysokich. Co jest ważne dla nas, to to, że jest zbudowana z ciemnoszarych wapieni typu Wittgenstein. No, był lekki problem ze znalezieniem jakichkolwiek szacunków dotyczących współczynnika pochłaniania. Została ukształtowana w wyniku erozji wodnej. To jest dosyć istotne, bo nasza następna jaskinia będzie zbudowana, jak potem powiemy, w procesie osadzania się skały. Bielańska ma prawie 4 km długości, także rzeczywiście jest całkiem spora. Wilgotność utrzymuje się na poziomie 97-98%. Temperatura też oscyluje wokół 56 stopni Celsjusza. Nasze pomiary przeprowadziliśmy właśnie w hudobnej sieni, która to nazywa się śpiewalnią. Można to tak na polski język przetłumaczyć. Tutaj mamy mapkę całej jaskini i położenie tego naszego miejsca, tej śpiewalni jest tu zaznaczone. Ogólnie jest to całkiem spora komora. Potem będą pokazane szacunki, jeżeli chodzi o objętość, powierzchnię. No jak widać tutaj na tak jakby dnie tej komory mamy takie małe jeziorko z taką, no powiedzmy, z takim półwyspem, na którym umiejscowiliśmy nasze źródło. Poza tym tutaj tego nie widać, ale jeżeli byśmy popatrzyli na prawo, to jest tam taki całkiem długi, wznoszący się korytarz, który prowadzi do takiej całkiem ciekawej galerii, która znajduje się około 20 metrów nad poziomem tego jeziorka. I punkty pomiarowe, bo dwa kanały z dwoma mikrofonami, 8 punktów pomiarowych, jeden kanał na dole, a drugi właśnie na tej galerii i częściowo pomiędzy jakby nas tym podejście schodzącym z galerii do jeziora. Następną jaskinią była jaskinia Wierzchowska. Jest to największa jaskinia na Wierzchu, zrobiona do zwiedzania. Jest popularna zresztą wśród zwiedzających w Krakowie. Jej długość jest 1 km. Jest zbudowana z wapieni górnojurajskich, również z wapieni, ale nie tych samych, w których jest zbudowana bielańska. Wilgotność jest 98%. Temperatura jest stała, zresztą w jaskini 70 stopni. Już tutaj mówił kolega, jest ukształtowana w innym procesie niż jaskinia poprzednia, co wnosiła jakiś wpływ na nasze wyniki. No, widzieliśmy jaskini, zmieniliśmy salę, która nazywała się tronową albo balową. Jest to jedna z największych sal, a to największa, które się znajduje nasz proces zwiedzania. Jest zaznaczona na mapce. Składa się z dwóch połączonych komór. Jedną widać tutaj, a drugą na tym slajdzie. Ta, która była widoczna poprzednia, jest tak jakby po prawej stronie, patrząc z tej perspektywy. Już posiada ona również takie mackowate odnogi tutaj, wystające w pysznej mapce, widać, które wystają z tych komór. Nasze źródła były zmieszczone jedno na środku tej komory tutaj i drugie było gdzieś tutaj. Też zrobiliśmy trzecią pozycję, tutaj się znajdowała ustęp. Widać ten wstęp, ten zdjęcie. Tutaj jest taka dziura. Wnęka, taka spora wnęka i też tutaj trzeci punkt pomiarowy przy tej wnęce, znaczy źródła. Źródło znaczy? Tak. Punkt pomiarowy był zmieszczony w różnych miejscach na salach. Jest to zaznaczone.
Pierwszą rzeczą, za jaką zabraliśmy się, jeżeli chodzi o analizę wyników, to czas pogłosu. Widać, że charakterystyka, tu mamy akurat wczesny czas pogłosu, że charakterystyka jest stosunkowo, nie ma tutaj żadnych jakichś dziur, ani jakichś fragmentów, gdzie ten czas jakoś znacząco odstaje od tej tendencji. To było dla nas dosyć zaskakujące, ponieważ wydawało nam się, że w tych jaskiniach będą się działy jakieś ciekawsze rzeczy, jeżeli chodzi o tą charakterystykę czasu pogłosu względem częstotliwości. Poza tym też można zauważyć, że ta zależność, ta rozbieżność tych czasów pogłosu jest praktycznie funkcją objętości tych dwóch jaskiń. I nie widać jakiegoś znaczącego wpływu tych właściwości geometrycznych, zwłaszcza, że jedna jaskinia była, jaskinia Bielańska miała wiele różnych ukrytych szczelin i takich, powiedzmy, ustępów, a jaskinia Wierzchowska była zdecydowanie mniejsza, ale była dosyć regularna, jeżeli chodzi o kształt. Mieliśmy tam, ta główna sala tronowa to był mniej więcej kształt takiej kopuły i jedyne co, to mieliśmy takie kominy wchodzące i uciekające gdzieś w różne kierunki. Też, co było dla nas dosyć zaskakujące, tego tu nie widać, ale te wyniki czasu pogłosu nie różniły się znacząco w zależności od punktu pomiaru. Odchylenie standardowe tych pomiarów było bardzo niewielkie. To tak jak mówię, było zaskakujące, bo właśnie nawet w jaskini Bielańskiej nawet na ucho słyszeliśmy, że jednak jest zdecydowana różnica między tym balkonem, galerią a dołem. Też w jaskini Wierzchowskiej się spodziewaliśmy, że jednak będą jakieś różnice przy tej wnęce, że tam coś się będzie dziać, ale nic się nie działo. Przynajmniej przy takim czasie. Ten parametr, który zmierzyliśmy, był co 80, czyli klarowność. Zresztą tutaj doktor wspominał, w Bielańskiej jest ten parametr bardzo niski, co powoduje, że muzyka rzeczywiście tam brzmi dosyć nieklarownie, że tak powiem. Organowo rzeczywiście być może. Na szczęście w Wierzchowskiej już było dużo lepiej. Tu czynnik mniej więcej na poziomie 3 oznacza, że muzyka operowa lub muzyka symfoniczna brzmi tam całkiem nieźle. Zresztą potem pokażemy. Zresztą może jeszcze dodam, że właśnie w jaskini Bielańskiej organizuje się koncerty. Podobno z powodu świetnej akustyki, co nie do końca zostało zweryfikowane pozytywnie. W jaskini Wierzchowskiej organizowane są bale, a jeszcze w XIX wieku występowała tam niekiedy orkiestra i wydaje się, żeby mogła znowu to robić, jeśli chodzi o akustykę przynajmniej. Jeżeli chodzi o współczynnik, o zrozumiałość mowy, to rzeczywiście w jaskini Bielańskiej jest bardzo kiepsko, w Wierzchowskiej trochę lepiej. Dobrze, to teraz wyliczyliśmy taki współczynnik kształtu. On został wyprowadzony przez Portugalczyków i napisany w artykule, którym się inspirowaliśmy mocno przy naszym projekcie. I on ma pokazywać jakby zależność, właśnie jaki wpływ ta nieregularność i nieregularna budowa geometryczna jaskiń ma wpływ na współczynniki, na parametry akustyczne. I ten właśnie form factor po angielsku, współczynnik kształtu, to jest po prostu stosunek powierzchni pochłaniającej całkowitej faktycznej do powierzchni aproksymowanej, regularnej, jaka by była, gdyby te jaskinie były, powiedzmy, pomieszczeniami regularnymi z prostymi ścianami. I tutaj mamy tabelę z wartościami objętości. Jaskinia Bielańska była znacznie większa. Powierzchni całkowitej, tutaj jest także średni współczynnik pochłaniania. Jak widzimy, dla jaskini Bielańskiej to wapienie było znacznie, obie jaskinie były z wapienia, ale w Bielańskiej ten wapień był znacznie twardszy niż w Wierzchowskiej, stąd też niższy współczynnik pochłaniania. I tak jak widać, ten wyliczony współczynnik kształtu dla jaskini Bielańskiej jest znacznie wyższy, bardzo wysoki tak naprawdę.
tutaj mamy także porównanie czasu pogłosu rzeczywistego. Widzimy ponad 4 sekundy w jaskini Bielańskiej, czyli dosyć dużo, i w Wierzchowskiej powyżej 1 sekundy, a także czas pogłosu wyliczony jak dla tych sal, jak gdyby były regularne. Miały taką samą objętość, tylko regularną powierzchnię o tym samym współczynniku pochłaniania. Jak widzimy, dla jaskini Bielańskiej byłoby to aż 15 sekund. Oczywiście tu dużo było szacunkowych wartości, więc to jest obarczone dużą niepewnością, ale jednak powiedzmy pokazuje pewną tendencję. No, w jaskini Wierzchowskiej także ten czas wzrasta, ale nie tak znacząco. No i jeszcze mamy sploty. To właściwie możemy teraz pokazać, co tutaj zrobiliśmy. To jeszcze wspomnę tak zupełnie, że właśnie to pokazuje, że jednak ta struktura geometryczna i nieregularność tam jednak ma dosyć znaczący wpływ na ten czas pogłosu i na parametry akustyczne. Oczywiście objętość nadal jest bardzo ważna i dominującym czynnikiem, tak samo jak współczynnik pochłaniania, ale jednak ten kształt też ma znaczące znaczenie. Teraz możemy puścić któryś ze splotów. Zaczniemy od Young Falls Man, wykonany przez Elysium Ensemble w jaskini autorycznej, od Wielańskiej, może, żeby pokazać, jak to świetnie założyli. Jak to sobie słychać? Pani ma dźwięk. No to bez dźwięku to... Co możemy najżej? Możemy powiedzieć, jeszcze to powiem, że wykonaliśmy właśnie splody dzięki odpowiedziom pogłosowym impulsowym z tych jaskin. Spróbujcie teraz. Kamer tutaj był, bo tak nie wiem. Teraz ja przez węgla nie miałem. Nie masz nic do pietelu, nie? Dokładnie. Dobra, to nie wynika. Niestety, chyba nie mamy troszeczkę czasu, żeby to odpalić teraz. W przerwie myślę, że będzie... Najciekawsza część projektu. No, niestety. No, także oprócz muzyki, także dźwięki z gier mieliśmy do przedstawienia. Ale są te dwa artykuły, tak na szybko jeszcze się dwa. Dziękujemy za uwagę. Zapraszam do dyskusji.